za wami pierwsze face to face. Korciło, żeby jakoś tam się troszkę z sierpem obruszyć? Nie, powiem szczerze, ja dzisiaj rano się mówię, już powiedziałem, obudziłem się z myślą zrobić oferę, czy po prostu mają spokojnie. Doszedłem do wniosku, że nie ma sensu, spokojnie, dopóki ja nie zostanę sprowokowany, też nie będę zaczepiał. W takim wieku już nie wypada chyba. Nie, no przestań, tylko w takim wieku nie wypada wielu rzeczy robić, w takim wieku nie wypada walczyć, a ja jednak walczę. Spokojnie było zatem w narożniku Polsatu, nie możemy spodziewać się, że tam będzie gęsta atmosfera. Nie. Tak jak ja powiedziałem, tak naprawdę jakbyśmy prześledzili te wszystkie wywiady, to trzeba zauważyć, że ja na wszystko tylko odpowiadałem, a to, że jestem głupszy, mądrzejszy w odpowiedziach, to sorry, tak? I tak samo teraz, jeżeli ja nie jestem zaczepiony, ja tak samo nie będę zaczepiał. Straszy trochę Kamila tymi filmikami, gdzie pokazujesz no, bardzo dobrą szybkość, bardzo dobrą formę. Czy tak faktycznie jest, że przez cały trening jedziesz na takiej niesamowitej szybkości? Pojebał cię, kurwa, jak w tym wieku na takiej szybkości. Nie no, przestań, kurde. Czy ja straszę? To wy straszycie, bo to wypuszczacie te filmiki. Ale generalnie czujesz, że forma jest taka, jakiej dawno nie było? Forma jest taka, jak już dawno nie było. Ja wszystko, jak wiecie, ja wszystko mówię, tak po prostu jest. Jak mnie coś boli, to mówię, że boli. Nie oszukuję, że mnie nie boli. Jak mówię, że jest dobrze, to jest dobrze. Jak mówię, że jest chujowo, to jest chujowo i tak zawsze mówiłem. Po prostu mówię prawdę. Jak oceniasz sylwetkę Kamila po powrocie ze Stanów? No i generalnie przy okazji, jak masz go zmierzyć, okazję wzrokiem bezpośrednio? Nie no, pierdzie, to mnie się patrzy na jego sylwetkę. Jak ja bym się patrzył na różne sylwetki, to ja bym dostał zapaści serca, bo kurde, bo sam wyglądam jak stary dziad, a będę się patrzył na młodych, jak wyglądają. Nie patrzyłem. Czyli ta jego przewaga siły, o której sam być może mówiłeś, że być może jest od ciebie silniejszym zawodnikiem, nie bardzo spędza ci sens powiek? Nie być może, tylko na pewno jest silniejszym. To jest zawodnik, który walczy dwie wagi wyżej, także no, samo przejście, no to jest silniejszy, tak? Z tym, że ja walczyłem z o wiele silniejszymi, lepszymi zawodnikami, kozaczkami, on jest po prostu tylko silny. Wygrana przed czasem, po tym wszystkim, co sobie powiedzieliście, po tym wszystkim, co się zdarzyło, po tej odwołanej walce rok temu, jak dobrze będzie smakowała? Lepiej niż ulubione lody? Nie no, bez przesady. Lody Hagendes za 9,50 za kulkę nic nie smakuje lepiej. Grycana też oczywiście po 2,50, co prawda, ale też jest okej. Ale marzy ci się czasówka na Kamilu? Ja powiem tak. No nie ma co ukrywać, że się nie lubicie, to chyba byłoby przyjemne. Mi się nie marzy, ja po prostu chcę go wyjść po prostu najebać, a to czy wygram walkę przed czasem, czy wygram na punkty, po prostu go ośmieszę, dla mnie to nie ma znaczenia. Dla mnie tak naprawdę, jeżeli on wypadnie dobrze na moim tle, nawet przy mojej wygranej walce, to będzie dla mnie osobista porażka. Paradoksalnie walczysz gdzieś tam na koniec kariery z zawodnikiem, który ma tylko 9 walk, a sparingów z takimi zawodnikami to chyba nawet nie miałeś przed walką z Awekiem o Mistrzostwo Świata. No było też ciężko, też ciężko się przygotowałem bez względu na to, jak walka wyglądała, też ciężko trenowałem, przyłożyłem się i teraz jest tak samo, tylko teraz się tak mówię, no teraz się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się przyłożyłem, nie opierdzielałem się, trenowałem ciężko, nie ukrywam tego i myślę, żeby to wszystko będzie widać za tydzień. Kibice powinni się nastawić na jednostronną walkę z twojej strony, z jednostronny przebieg walki? Na to stawiam. Dziękuję. I tak myślę, podobno, nie myślę, mój syn krzyczy, już idę.